Minecraft, ale musimy wykonywać zadania. Cześć, lubisz tańsze gry? No to zajrzyj do pierwszej linijki opisu, a także użyj kodu cyfer, a będziesz miał 3% zwrotu. Także siemano, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Cyfer, kolejny odcinek na moim kanale, słuchajcie, i dzisiaj znowuż Minecraft, ale kolejny odcinek na starcie, przypomnę wam o zostawieniu łapy w górę, a także zasubskrybowaniu kanału, jeśli film wam się spodoba, żeby takich materiałów było stworzonych więcej, a także zapraszam na kanał autora datapaka, który się w dzisiejszym odcinku pojawi, ponieważ autorem jest Zeti, no i oczywiście w karcie macie. Słuchajcie, co dzisiaj, jak widzicie na czacie, za 5 sekund zostanie nam wyjawnione zadanie. Zadaniem naszym chyba było zebranie drewna, z tego co mi się wydaje w każdym razie. Ale mamy dzisiaj, słuchajcie, różne zadania. Musimy te zadania wykonać w ciągu 5 sekund od momentu, kiedy one wyskoczą, bo inaczej zostaniemy zabici w tym Minecrafcie. I naszym zadaniem jest, słuchajcie, jak najdłużej przetrwać bez żadnej tutaj śmierci, więc będę musiał wykonywać te zadania najszybciej jak to możliwe. Na szczęście wygenerowała mi się wioska, więc będę mógł pozyskać jakieś jedzenie sobie. I zobaczymy, jak nam zresztą pójdzie. No i co mogę powiedzieć? Ogólnie datapack pojawił się już na kanale Zetiego, więc postanowiłem, że też go nagram. Skoro mam taką możliwość, słuchajcie, też go nagram, bo jest to ciekawa opcja. No i co więcej, mam nadzieję, że datapack doczeka się, słuchajcie, aktualizacji jakichś fajnych zadań, bo z tego, co słyszałem, jest tu 15 różnych zadań. Przepraszam, czy ja nie powinienem dostać informacji, jakie zadania mam? Wejdź do wody, okej. Okay. Czyli dopiero teraz dostaliśmy informację, że mam wejść do wody. Świetnie, wykonaliśmy zadanie prawidłowo. No i te zadania, jak widzicie, są różne. Z tego, co mi Zeti mówił, tych zadań na ten moment, słuchajcie, w samym Minecrafcie jest około chyba 12, jeśli dobrze kojarzę, ale sam Zeti mówił, że ma jak najbardziej pomysł na poszerzenie tego. A co ja powiem wam więcej, jeśli macie jakieś fajne pomysły na proste zadania tegoż typu, co wyskakują, możecie napisać w komentarzu, a być może poinformuję tutaj Zetiego. Wykop kamień, fakt, teraz to już mi się chyba nie uda, wiecie? No niestety, po czasie, minął czas, kurczę, także idziemy tam z powrotem, słuchajcie. Bo niestety zawiedliśmy, nie wykonaliśmy zadania. Jak widzicie, zadania są różne. Z tego co wiem, na razie są one takie początkowe, które jesteśmy w stanie wykonać naprawdę bez zaawansowanego ekwipunku. Więc szybko kucnij. Dobra, udało mi się. Jest to taka dosyć śmieszna, słuchajcie, zręcznościówka, bym powiedział, bo musimy wykonywać zadania w momencie, kiedy je otrzymamy, co nieraz może być niemożliwe, bo na przykład nie mamy czegoś przy sobie. Teraz tak, cobblestone mam tutaj, zanim skorzystam z rzeczy z wioski, to może najpierw podejdę tutaj, żeby nie było zadania wykop kamień, proszę. Stań na dircie, Dobra, udało mi się na szczęście. Wezmę więc ze sobą może ten crafting, bo z tego co wiem, jest też zadanie, słuchajcie, żeby wykorzystać crafting. Także wezmę je ze sobą. Rotacja jest losowa, jest to generator, słuchajcie, liczb losowych, jaki wykonał Zeti. Chciałem też ten film nagrać razem z nim. No niestety, słuchajcie, dalej jest problem datapaków i nie jestem w stanie nagrywać datapaków na multi. Czy też może każdy nie jest w stanie już nagrywać na multi. Nie wiem, jak to jest do końca. Z tego co sprawdzaliśmy, niestety, słuchajcie, straszne lagi są na multiplayerze i tych zadań nie da się razem zrobić. A chcieliśmy nagrać ciekawy odcinek dla was z połączenia tego datapaka i jeszcze jednego, no ale niestety to jest jakby w dozie przyszłości. Dawno nie było zresztą zadania żadnego, kurczę. Ja już się obawiam, co to może być, jak taka jakaś bomba, kurczę, normalnie będzie. Jak widzę, że tutaj jest taka przerwa, słuchajcie, z tym zadaniem, więc dobra, wezmę sobie kilo, wezmę sobie siekierę i pójdę zbierać może jeszcze więcej drewna, bo wiecie co, zrobię sobie najlepiej chleb od razu. I dobra, mam chleb. Generalnie same zadania są, jak widzicie, w losowych odstępach. Od ileś tam do minuty, z tego co kojarzę. Uderz moba. Przecież to zrobiłem właśnie, halo! Tak, także tak wygląda sprawiedliwość tych zadań. Odnośnie tego, przed chwilą uderzyłem moba, widzicie, dopiero dostałem zadanie, więc no niestety zadanie niezaliczone. Fail numer 2! Miałem dzisiaj w ogóle nie ginąć. Zamiarem tej serii... fajna seria. Zamiarem tego odcinka było nie umrzeć ani razu, szczerze, pokazać, że można, nie? Jednak nie można. Więc ogólnie pomysł jest taki, słuchajcie, żeby jak będzie więcej zadań, żeby zaprosić więcej ludzi do takiej nagrywki i zrobić taki hardcore mode. Taki, gdzie każdy ma, słuchajcie, po jednym życiu tylko i wygrywa ten, kto w odcinku najdłużej przetrwa. Więc myślę, że to jest kolejna jakaś propozycja nagrania ode mnie. I co? Wejdź do wody. Dobra, ja muszę wejść do wody, także muszę szybko tędy. Dobra, jestem, zdążyłem na szczęście. Chyba warto by było, słuchajcie, poszukać żelaza, zanim wejdę do wioski. Ej, a może w wiosce będzie żelaza, bo w sumie, jeśli zdarzy mi się zadanie, kurczę, wejść do wody pod ziemią, jakbym chciał zejść po na przykład żelazo czy coś innego, może być nieciekawie. Dobra, jakie dostanę zadanie teraz? Dobra, było tam skacz i coś się rusz, więc dobra. Na szczęście niektóre zadania się wiążą z tym, że musimy się po prostu poruszać. Dobra, czy mamy tu jakieś skrzynki? Są skrzynki i jest jedzenie w nich, więc jest bardzo dobrze, słuchajcie. Tu mamy wodę, jakby musiał wejść do wody, czy coś tego rodzaju. Tu mamy golema.
I tutaj mamy nic, ale mamy łóżko na pewno, które możemy wziąć. No i to łóżko też nam się przyda w rodzaju jakiegoś takiego przetrwania. No i co? Jak mówię, ja na przykład bym proponował, słuchajcie, nie wiem, czy to jest możliwe, aby... W sumie Zeti może odpowiedzieć w komentarzu, czy jest możliwe robienia, żeby z czasem dochodziły kolejne zadania jakby. Dobra, wyrzuć item z EQ. Dobra, wyrzuciłem z siebie tutaj porka. I teraz już będę starał się odejść, słuchajcie, troszeczkę dalej od tego spawna, żeby bardziej mnie bolało, powiedzmy, przegranie tutaj tego. Chcę zobaczyć wszystkie 12 zadań na tym odcinku, więc mam nadzieję, że one będą nam się tutaj w miarę w jakiejś takiej rotacji, słuchajcie, trafiały. No i chciałbym teraz znaleźć też to żelazo, żeby uszykować sobie jakiś może lepszy kilof, czy też uszykować po prostu wiadro. Dobra, czy jest tutaj jakieś żelazo? Nie widzę, ale widzę węgiel. Dobra, to węgiel mogę sobie pozbierać. Kolejne zadanie nam się losuje. Co tym razem musimy wykonać? Słuchajcie, co to będzie? Strać HP. O nie, 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 nie. Dobra, udało mi się na szczęście. Kurczę, nie wiedziałem, że nawet takie zadanie jest. To jest straszne po prostu, bo przez chwilę myślałem, że już ginę. Nie wiadomo też, ile jest, słuchajcie, do padnięcia, bo to też jest jakby tutaj jakiś, nie wiem, czy to jest liczenie do 10, czy do 5, też ciężko mi to stwierdzić. Wolę tego nie sprawdzać na sobie, ok? Jak wy chcecie, to sprawdźcie sobie. Ten datapak jest oczywiście do pobrania jak najbardziej. Nie u mnie, bo u Zetiego, bo trzeba wejść sobie w kartę, słuchajcie, i obejrzeć odcinek u niego. Skraftuj patyki, dobra. W sumie nie musiałem tego w craftingu robić, ale mogłem też tak. Tak, więc spoko, nie? Węgla jeszcze więcej, czy ja go tyle potrzebuję? 17, myślę, że mi wystarczy. Dobra, tu jest woda w razie czego, więc większość zadań, które muszę, kurczę, zrobić, słuchajcie, dam radę zrobić w tej okolicy. To jest ważne, żeby mieć wszystkie, słuchajcie, w tym momencie zagwarantowane przedmioty, które pozwolą nam wykonać zadanie w każdym dowolnym miejscu, tak? I uważam, że ten challenge zaliczymy dopiero wtedy, kiedy faktycznie wykonam taki bucket na przykład i będę pewny, że w każdym dosłownie miejscu jestem w stanie, słuchajcie, zrobić każde zadanie i w ten sposób nie ginąć więcej. Dobra, kolejne zadanie. Strać HP. No nie, znowu wylosowało nam strać HP, dobra. Straciliśmy oczywiście HP. Trochę szkoda, że musiałem postawić to drewno, bo muszę je znowu wykopać, to jest męczące troszkę, ale dobra, poszukajmy żelaza w takim razie, bo żelazo jest mi, jak wiecie, niezbędne w tym momencie. O jednym ważnym argumencie, wiecie co, żelazo występuje z tego, co kojarzę, poniżej poziomu chyba 60, także ja raczej tutaj na górach na poziomie 79 nie znajdę. Co więcej, zacząłem się oddalać od jakichś takich skupisk mobów i innych rzeczy, więc jest niefajnie, tu jest jakaś jaskinia, dobra, tylko zadanie najpierw. Stań na dircie, dobra, fuck. Dobra, zadanie wykonane, na szczęście udało mi się, słuchajcie, wskoczyć w miarę w rychło w czas. Wezmę sobie jeszcze dirta do ekwipunku w razie W, bo nie wiem, czy jeszcze jakiegoś mam, ale chyba mam, tak, mam dwie sztuki w razie czego. Więc dobra, musimy szybko znaleźć, słuchajcie, trzy sztuki żelaza, żeby zrobić sobie bucketa. I będziemy szczerze już bezpieczni z tym pójściem z wodą. Jedyne co przydałoby się już wtedy, tylko na przykład jajka nosić przy sobie czy coś, żeby móc rozkuć kurczaka w dowolnym miejscu. Dobra, tu jest żelazo. Jednak ja poczekam, wiecie co, za zadaniem, może tak w pobliżu tej wody i tych mobów na przykład. Będzie, myślę, dużo bezpieczniej, niżeli jak będę jakoś dalej, bo nie wiemy, co będzie moim zadaniem, bo może być na przykład, muszę pacnąć moba, nie? Więc dobra, 5 sekund i naszym zadaniem jest, słuchajcie, weźmy jakieś bloki do ekwipunku, kucnij. Okej, okay, także zadanie zaliczone i lecimy szybko do tych podziemi. Mam nadzieję, że tym razem, kurczę, uda mi się zebrać to żelazo, bo troszeczkę, powiem wam, smutno mi się zaczęło robić już. I tutaj jest żelazo, dobra, bierzemy je szybko. I pytanie, no nie, kolejne zadanie wylosowało nam strasznie za szybko, fuck! Niech to będzie jakiś skorzystaj z craftingu, kucnij! Jest, dobra, możemy takie zadanie wykonywać, jak najbardziej, dobra, szybko przepalamy żelazo. Co my tutaj mamy? Drzewo, zwierzęta, nigdzie wody nie widzę dookoła, to jest przerąbane. Dobra, postawię crafting, gdyż pewnie będzie trzeba z niego skorzystać i odejdę troszeczkę od niego, słuchajcie. W razie gdybym miał zadanie z pacnięciem moba znowu, kurczę, to jest przerobane, bo trzeba tak wszystko logicznie rozkładać, słuchajcie, żebyśmy na pewno zdążyli z dobiegnięciem do tego, z zebraniem tego, masakra po prostu. Więc dobra, liczcie w ogóle, ile razy zawiodłem dzisiaj, ile razy mi się udało zaliczyć zadanie, bo to jest też ważne. Serio, naprawdę, żadnego zadania od momentu, kiedy poszedłem tutaj? Czuję się rozczarowany. Sekund, kurczę! Nie zauważyłem, że dostałem zadanie kolejne. Wystraszyłem się, szczerze mówiąc. Strać HP. Dobra, szybko. No nie, no przecież już to zrobiłem, halo! Dobra, gdzie są moje przedmioty, słuchajcie? Jestem niedaleko, dobra, dam radę dobiec po tej temy. Nie wiem, czy mi to spawn pointa przestawiło, czy jak. No ale już, kurczę, leciałem do oberwania, halo! To już jest, to już powinno być zaliczone czy coś, nie? Dobra, weźmy sobie w takim razie łóżko. I gdzie są moje rzeczy? Dobra, wszystkie moje rzeczy tutaj są.
Także bym chciał się bardzo, słuchajcie, przespać, więc prześpimy się, żeby tutaj sobie, wiecie, dzień zrobić, powiedzmy. Strasznie to w ogóle czat zaspamowuje, no nie, ja nie wiem po prostu, co mam o tym sądzić. Wy możecie napisać. Straszny też byłby na pewno pomysł, jakbym, kurczę, miał wyruszyć w przygodę z tym datapakiem. Dobra, chleb mam tutaj. Jakie mam teraz zadanie? Halo. Biegnij i skacz. Dobra, udało mi się, to jest akurat proste, więc easy, czekaj, weźmiemy sobie baketa i spróbujemy teraz zejść, słuchajcie, do jaskiń, bo to jest dzisiejsze w ogóle pytaniem, czy da się wejść do jaskiń z tym datapakiem w jakikolwiek sposób. No na pewno uderz moba, to będzie ciężkie, jeśli mi się taki wylosuje teraz pod ziemią, ale jeżeli trafię na przykład zadanie w stylu, no nie wiem, no w sumie nie ma za dużo tych zadań pod ziemią, więc dobra, muszę liczyć na to, że słuchajcie, dostanę takie zadania, które są wykonalne tutaj, nie? I ewentualnie znajdę kanion z mobami, tak, to jest dobry pomysł też. Kaniony, słuchajcie, są super, bo tutaj będą pająki i inne tego typu moby, które w razie czego będę mógł sobie uderzyć. Dobra, weźmy sobie teraz kolejne zadanie, jakie mamy. Niech to będzie, proszę, wejdź do wody, proszę. Strać HP, świetnie. Dobra, to było do wykonania, to było takie... To jest, kurczę, na zasadzie tych głupich challenge'y, słuchajcie, z TikToka czy z innych tych stron, gdzie musisz nagle skoczyć, kurczę, i oberwać czy coś, nie? Ale ja tam nie wiem w sumie nawet. Dobra, weźmy sobie to żelazo, pozbierajmy, bo wydaje mi się, że challenge powoli, słuchajcie, może być zaliczony. Ale nie jestem jeszcze tego pewny, nie wiem, czy to wszystkie zadania były. Wiem, że na pewno jestem zadania na podskocz 3 razy. To takie proste zadanie, ale jestem zasmucony, że go nie wylosowałem. I pytanie, czy tych zadań już było 12? Nie wiem, kurczę. Postaram się jeszcze chwilę może sprawdzić, może kolejne 2 zadania na przykład trafią mi się jakieś, których nie miałem. No ale jeśli będą się one teraz notorycznie powtarzać, słuchajcie, to kończymy ten odcinek, bo znaczy, że już najciekawsze będzie, prawda, za nami. No jeśli chcecie kontynuację, to wiadomo, łapa w górę, subek i wpadajcie na kanał Zetiego. Jak będę musiał uderzyć moba... Ło! Użyj craftingu! Fuck! Fuck, fuck, fuck! Dobra, crafting użyty, fajnie. Straszne to jest, słuchajcie, że trzeba w taki sposób, kurczę, tutaj się poruszać, żeby nie władować się na przykład między różne rodzaje mobów, nie? Jakbym ja teraz był wśród creeperów, miałbym przerąbane. Dobra, użyj craftingu chyba jeszcze nie miałem, także jeszcze daję szansę, słuchajcie. Co teraz będzie, co to za zadanie, proszę pani, co musimy zrobić? Popatrzcie w górę, dobra, easy, tego też jeszcze nie było, więc super, kolejne zadanie, którego jeszcze nie mieliśmy i które możemy wykonać, dobra. Szybko zróbmy sobie, wiecie co, jeszcze może jeden piecyk, przepalmy sobie, ty, czy mi się uda na przykład przed zaliczeniem wszystkich zadań znaleźć diamenty? Raczej szczerze wątpię w to, chyba że tu gdzieś będą, to jest 32 poziom, to nie, to mi się raczej nie uda. Gdzieś tu chodzi zombiak. Tu jest zombiak. Zombiak, słuchaj, czekaj. Czekaj, jak będę miał zadanie, stary. Bo ja, wiesz, jakbym musiał pacnąć na przykład cię, to chętnie by cię pacnął na nagraniu czy coś. Więc dobra, weźmy sobie, przepalmy to żelazo. Tu jest też nietoperz w razie W. Dobra, robimy sobie teraz tak. Kill off najpierw. Żelazny kill off to jest, słuchajcie, gwarant szczęścia. Mam nadzieję, że... w sumie, wiecie co, poszykuję sobie może... Fajne byłoby zadanie, nie wiem, zamotykuj trawę czy coś tego rodzaju. Także Zeti... Wiesz co robić, jakby o to chodzi. Dobra, weźmy sobie, zbierzmy, kurde, crafting i schodźmy tą jaskinią tutaj niżej. Może uda mi się, kurczę, znaleźć te diamenty. Byłby to fajny taki... Nie, naprawdę, teraz zadanie. Stać HP. Dobra, idealnie. Idealnie, zombiak, dziękuję ci za współpracę. Teraz już jedyny sposób, w jaki mogę stracić HP, to jest, kurczę... Nie, no w sumie budowanie się w górę nadal jest tym... Sobem. O fuck! Creeper! Myślałem, że ty za ścianą gdzieś jesteś. Dobra. Ale na szczęście jakoś specjalnie nie oberwałem. No to myślę, że jeszcze jedno zadanko, słuchajcie, sobie zaliczymy. W sensie spróbujemy zaliczyć oczywiście. I będę kończył ten film, bo wydaje mi się, że wszystko z takich ciekawszych rzeczy to już zrobiłem. I szczerze, te challenge są easy. Już teraz, słuchajcie, nie straszne mi są żadne challenge. Myślę, że poradzę sobie, nieważne co bym teraz wylosował. Chyba, że uderz moba i będę musiał tego tutaj trafić. Dobra, halo. Halo. Halo, tam ten od góry, co mi losuje te zadania. Proszę mi dać zadanie, tak? Ja bardzo chcę już zadanie wykonać, kurczę, ostatnie dzisiaj. I mieć już dzisiaj spokój, tak? O, 5 sekund, dobra, kolejne zadanie. I co to będzie? Zostaw łapkę w góry, bo to jest zadanie dla was, tak właściwie. Biegnij i skacz. Easy. Słuchajcie, także dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się spodobało. I do zobaczenia w kolejnym odcinku, już niebawem na kanale. Cześć.